to był taki impuls trochę. Przyjechałam do Was ze Szwecji. Tam mieszkam od paru lat. Jestem piekarzem. A chleb lubi dobre rzeczy. Więc dobre masło, dobry ser. To by tak się zgrywało bardziej. Ogólnie ja nie umiem robić serów. Nie mam pojęcia o serach nic. Ja umiem robić chleb. Umiem go wypiekać, umiem go zagniatać. Wiem wszystko o zakwasie, wiem jak się karmi matkę. A nie mam pojęcia jak się robi ricotta albo masło, które dziś wczoraj się nauczyłam. I lubię poznawać nowe rzeczy. Związane z jedzeniem, bo lubię jeść. I lubię wiedzieć co jem. Powiem Ci, że zauważyłam trend. Ludzie chcą wiedzieć skąd przychodzi ten masło. Oni chcą poznać tego pana, który ma tą krowę, który ją doi, który ją tam głaszcze i oni chcą widzieć skąd to jest. Nie tam, że z Holandii przyjechał cheddar. I to jest, to mi się wydaje, że to jest właśnie ta przyszłość, tej dobrej restauracji. I to jest po prostu to. I to jest to.